Piękna ozdoba z wazonu i zanurzonych w nim srebrnych bombek zapiera dech w piersi, a przygotowywanie jej to niezwykła przygoda z magicznym efektem końcowym. Do wykonania ozdoby użyj różnych bombek w kolorze srebrnym, ale najpierw wypełnij je wodą. Jeżeli tego nie zrobisz, nie osiągniesz spodziewanego rezultatu. Bąbki styropianowe też się nie sprawdzą, ponieważ będą unosić się na powierzchni. Na dno wazonu wsyp trochę kulek hydrożelowych. Pamiętaj, że musisz przygotować je wcześniej. Powinny być w wodzie przez około 8 godzin, aby uzyskały taki rozmiar. Ustaw na nich srebrne bombki, wsypuj stopniowo więcej kulek i ustawiaj kolejne bombki w różnych. Możesz użyć też ażurowych bombek. Będą pięknie wyglądać w wazonie. Wsypuj stopniowo kulki i ustawiaj w nim kolejne bombki. Wykorzystaj też szyszki. Moje są pomalowane na srebrny kolor. Kiedy wazon jest prawie pełen, zacznij wlewać do niego wodę. Twoim oczom będą kolejno ukazywać się ozdoby, które w nim umieściłeś. Kiedy już zobaczysz cały efekt, zawsze możesz jeszcze coś poprawić. Ozdoby można swobodnie przemieszczać w hydrożelu. Na koniec umieść na powierzchni kulek trzy pływające świeczki i gotowe. Taka ozdoba zachwyci wszystkich gości. Wygląda pięknie. Użyj złotych bombek. Na warstwę kulek, ułóż pierwszą bombkę i dosyp kolejną warstwę kulek. Umieszczaj stopniowo kolejne bombki w różnych miejscach. Dobrze, jakby były w różnych wielkościach. Kiedy wazon będzie pełen, zacznij powoli wlewać do niego wodę. Teraz zacznie się magia. Będą pojawiać się bombki, których przed chwilą jeszcze nie było widać między kulkami. Taki wazon będzie niezwykle piękną ozdobą każdego świątecznego stołu. Zanurzone w wodzie bombki tworzą niesamowity efekt, od którego nie można oderwać wzroku. Taki piękny wazon z zanurzonymi w nim kwiatami możesz zrobić sam. Ta ozdoba wygląda jak rzecz z najwyższej półki. Aby ją wykonać, potrzebujesz kulek hydrożelowych i sztucznych kwiatów gwiazdy betlejemskiej, czyli poinsecji. Użyj też sztucznej jarzębiny i czerwonych szyszek lub suszonych kwiatów w odcieniach czerwieni. Na dno wazonu wsyp kulki hydrożelowe. Ustaw w nich pierwszy kwiat i dosyp więcej kulek. Kiedy kulek jest już więcej, umieszczaj w nich kolejne ozdoby sztuczną jarzębinę i suszki. Cały czas dosypuj stopniowo kulek. Kiedy wazon będzie prawie pełen, zacznij wlewać powoli wodę. Twoim oczom ukaże się całe piękno twojego dzieła. Z każdej strony wygląda pięknie, nie można od niego oderwać wzroku. Piękna ozdoba skończona. Teraz możesz ją tylko bez końca podziwiać. Aby uzyskać najlepszy efekt, wykorzystaj różne ozdoby: plastikowy domek, choinki i figurki oraz figurkę świętego Mikołaja na saniach. Na dno naczynia ułóż domek, choinki i figurki dzieci. Zasyp je delikatnie kulkami hydrożelowymi. Jak już je zakryjesz, ustaw na kolejnej warstwie kulek Mikołaja z reniferami. Dosyp kolejną warstwę kulek. Na koniec weź dzbanek z wodą i powoli zacznij ją wlewać do wazonu. Twoim oczom zacznie się wyłaniać niezwykły obraz. Stopniowo będą się ukazywać wszystkie detale. W miarę dolewania wody nagle ukaże się święty Mikołaj na saniach, zawieszony jakby w powietrzu nad domkiem. To magiczny widok świętego Mikołaja na saniach ciągniętych przez renifery, wysoko nad domkiem i dziećmi. Aż trudno uwierzyć, że sztuczka z kulkami hydrożelowymi pozwoli stworzyć tak piękną, magiczną scenę. Gigantyczna ozdoba na święta. Pięknie ozdobi wejście w domu, taras lub salon. Wystarczy zwykły karton i łańcuchy choinkowe. Do zawinięcia prezentu będzie też potrzebna wstążka najlepiej jak najszersza. Ja mam srebrne łańcuchy i czerwoną wstążkę. Karton owinęłam streczem, bo chcę móc postawić ten prezent przed wejściem do domu. Wtedy deszcz i śnieg nie zmoczy kartonu i nie zniszczy ozdoby. Za pomocą kleju na gorąco przyklej początek łańcucha przy narożniku kartonu i owijaj karton dookoła z czterech stron. Co jakiś czas przyklejaj łańcuch do folii. Kiedy skończy się pierwszy łańcuch, Weź kolejny i kontynuuj czynność. Ja mam dość grube i gęste łańcuchy, więc prezent zawija się szybko. Kiedy już wszystkie cztery ścianki będą owinięte, poza dolną i górną, zacznij przyklejać łańcuch na wierzch prezentu. Dolnej części nie będziemy oklejać, bo ona będzie stała na ziemi. Kiedy skończysz, prezent będzie prawie gotowy. Teraz wystarczy wziąć wstążkę i owinąć nią prezent. Na środku prezentu zawiąż kokardę. Taką dużą kokardę najłatwiej zawiązać na stopach. Wystarczy owinąć stopy wstążką dwa razy i zawiązać potem kokardę na środku. I gotowe. Taki prezent możesz postawić w domu przy kominku, choince lub na zewnątrz, jako piękna, duża ozdoba. Srebrne łańcuchy będą odbijać światło i mienić się wszystkimi kolorami. Zrób świąteczny stroik za 20 zł. Nie musisz wydawać fortuny w kwiaciarni. Wystarczy, że kupisz gąbkę florystyczną. Za taką gąbkę zapłacisz 4 zł. Potrzebne będą również cztery białe świeczki, które kosztowały 6 zł. Gałązki świerku, które kupiłam w szkółce z drzewkami. Za ścinki zapłaciłam 10 zł. Możesz również ściąć je ze swojego ogródka. Za podstawę stroika może posłużyć ozdobna miseczka lub naczynie żaroodporne. Włóż do niego gąbkę i zalej litrem wody. Polewaj dokładnie, żeby nasiąkła wodą. Następnie potnij gałązki świerku na mniejsze kawałeczki. Wbij je w boczne ścianki gąbki. skieruj je lekko ku górze. Ja założyłam ochronne rękawiczki, bo świerk jest kłujący. Gałązki powinny być równomiernie z każdej strony naczynia, tak żeby dno i gąbka nie prześwitywały. Następnie weź świecę i drewnianą wykałaczkę. Wbij patyczek w spód świeczki. Wbij ją w gąbkę. Czynność powtórz z kolejnymi świeczkami. Wbij je w równej linii. Następnie uzupełnij stroik świerkiem. Pamiętaj, żeby gałązki nie dotykały świeczek. Na kaloryferze wysusz plasterki pomarańczy. Będą one pięknym detalem dla całej kompozycji. Przyklej do paru gałązek za pomocą kleju na gorąco. Dołóż również szyszki znalezione na jesiennych spacerach. Zimowe przyprawy, takie jak anysz, również sprawdzą się jak ozdoba. Ja znalazłam w kuchennej szafce cukrowe laski. Postanowiłam dodać je do stroika, żeby ożywić go kolorem. Cztery świeczki mogą służyć jako kalendarz adwentowy. Całość prezentuje się pięknie. Aż ciężko uwierzyć, że kosztuje zaledwie 20 złotych. Taki stroik będzie piękną ozdobą świątecznego stołu. Piękna ozdoba na święta z kubeczków. Zrobiła furorę w internecie, a dzieci ją uwielbiają. Przygotuj pięćset białych kubeczków z plastiku. Chodzi o takie zwykłe, jednorazowe kubeczki. Oraz zszywacz biurowy. Z ich pomocą możesz wykonać ślicznego bałwana. Ułóż kubeczki w okrąg. Szyj je ze sobą. Tak, żeby przylegały do siebie ciasno. Następnie ułóż na nich kolejną warstwę. Strzyj kubki z dolną warstwą i z kubkiem znajdującym się obok. Powtarzaj, aż powstanie półkula. Czynność powtórz. Gdy powstaną dwie podobne półkule, złącz je ze sobą za pomocą zszywacza. Będzie to dół naszego bałwana. Następnie powtórz czynność, tworząc mniejszą kulę. Gdy będzie gotowa, ułóż jedną kulę na drugą. Złącz je ze sobą za pomocą zszywek lub kleju na gorąco. Z pomarańczowej kartki zrób rożek. Z czarnego arkusza wytnij pięć kółek. Do dwóch przyklej białe kropki. Z kartonu wytnij kapelusz dla bałwana. Weź czerwony szalik i zawiąż na łączeniu dwóch kuli. Do jednego kubka włóż nos. Za pomocą kleju na gorąco przyczep oczy i guziki. Na koniec włóż kapelusz na głowę bałwana i gotowe. Taki śliczny bałwan będzie cieszyć oko całe święta, bez względu na to czy za oknem pada śnieg. Wystarczy włożyć do niego lampki, by po zmroku pięknie ozdabiał pomieszczenie. Dzieci uwielbiają tę ozdobę, jest prześliczny.